Pandemia nie odpuszcza i nie odpuszcza również reżim sanitarny. W tym roku, drugim już z rzędu, z tych właśnie powodów suwalski samorząd nie zaplanował takich uroczystości trzeciomajowych, jakie pamiętamy sprzed epidemii. Wciąż obowiązujący zakaz zgromadzeń nie pozwala na wspólne świętowanie 230. rocznicy pierwszej polskiej konstytucji, ale mimo to pewne wydarzenia zostały przez magistrat zaplanowane. Święto Konstytucji 3 maja, podobnie jak rok temu, będzie obchodzone w symbolicznym wymiarze. Zostanie odprawiona msza święta w kościele świętego Aleksandra o godzinie 10:30. Po tym delegacje, które wezmą udział, nieliczne delegacje, spotkają się pod Dębem Wolności, gdzie zostaną złożone symboliczne wiązanki kwiatów i na tym obchody Święta Konstytucji 3 maja w Suwałkach zakończą się. Obostrzenia wynikające z rozporządzeń sanitarnych nie pozwalają również Suwalskiemu Ośrodkowi Kultury na organizację jakichkolwiek plenerowych wydarzeń z udziałem publiczności. Jak informuje dyrektor ośrodka Alicja Andrulewicz, w dniach 1-3 maja pozostaną zamknięte również wszystkie placówki SOK-u. Według przedstawionego w ostatnich dniach harmonogramu luzowania obostrzeń sanitarnych, dzień po majówce będzie możliwe otwarcie galerii sztuki oraz muzeów. Na wernisaże czekają 3 wystawy zorganizowane przez SOK, w tym ta, która niewątpliwie będzie dużym wydarzeniem artystycznym. Na prezentację szerokiej publiczności oczekuje przekrojowa ekspozycja prac i zbiorów Andrzeja Strumiły. Wśród ponad 200 eksponatów w Starej Łaźni zobaczyć będzie można dzieła z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz nigdy nie prezentowane w naszym mieście dzieła pochodzące z prywatnych zbiorów spadkobierców artysty.